S21 FE to następca smartfona cieszącego się nadal sporą popularnością. W dzisiejszym teście na kanale Instalki chciałbym porównać S20 FE, które na premierze było hitem, z następcą, który już tak dobrze nie został przyjęty. Czy jednak jest to złe urządzenie? Co wpłynęło na niezbyt pochlebne opinie? Zapraszam do materiału. Seria Fan Edition, w zamyśle Samsunga, przynajmniej tak jak komunikowali na początku, to miały być smartfony stworzone dla fanów, według wytycznych od fanów, które będą miały pewne cięcia, ale mimo wszystko zachowają parametry flagowca oraz dobry stosunek cenowy. S21 FE 5G co prawda parametrami kontynuuje ten trend, jednak główny problem jest w tym, że Samsung wypuścił go jakieś pół roku za późno i wycenił go na start o jakieś 700 zł za wysoko. No bo 3500 zł za podstawowy model to co prawda tylko 100 zł więcej od tego, co musieliśmy dać za taką samą wersję S20 FE 5G, jednak teraz nawet flagowy S21 możemy dostać około 3000 zł, a S20 FE w wersji 4G występuje poniżej 2000, a wersja 5G około 2500 zł. Jakie są więc różnice pomiędzy tymi modelami? Z wyglądu zmniejszyły się trochę ramki na przodzie, jednak nadal został odznaczający się podbródek. Smartfony na tyle są wykonane z tworzywa, model S21 FE ma plecki przypominające wzornictwem główne modele z serii S21. Co ważne, oba modele mają wodoodporność potwierdzoną certyfikatem IP68. Zmianie uległa też waga. Poprzednik ważył 193 gramy, a nowa wersja to tylko 177 gramów. W budowie na minus, we wcześniejszym modelu mieliśmy miejsce na kartę pamięci, a teraz tego nie mamy. Poprzednik ma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem 120 Hz, natomiast S21 FE dostał lepszy, jaśniejszy ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala. Niestety ponownie bez odświeżania adaptacyjnego. Możemy jedynie ustawić odświeżanie pomiędzy 120 lub 60 Hz. W obu przypadkach mamy szkło ochronne Gorilla Glass oraz skanery linii papilarnych pod ekranem, które działają sprawnie i bez zarzutów. Część z Was pewnie ucieszy fakt, że smartfony mają płaski front. Różnica w kolorach pomiędzy ekranami jest delikatnie widoczna na korzyść nowszego modelu, jednak nie jest to gigantyczna przepaść, jeden i drugi wypada świetnie, do czego już nas przyzwyczaił Samsung. Nowy S21 FE, w przeciwieństwie do poprzednika, dostępny jest tylko w wersji z 5G i ze Snapdragonem 888. Poprzednik mogliśmy kupić ze Snapdragonem lub Exynosem, a także w wersji 4G i 5G. Do dyspozycji mamy za to podobnie 6GB RAM i 128GB pamięci nadane lub mocniejszą wersję z 8GB RAM i 256GB pamięci nadane. Nowy smartfon już od wyjęcia z pudełka działa w oparciu o Android 12 z nakładką One UI 4.0, za to poprzednik jeszcze czeka na aktualizację. Snapdragon 888 znany jest ze swoich temperatur i nie będę Was oszukiwał, że nie da się go rozgrzać, jednak procesor został już na tyle zoptymalizowany, że grzanie po pierwsze nie jest uciążliwe, a po drugie nie wpływa znacząco na wydajność urządzenia. W codziennej pracy większych różnic raczej nie uświadczycie, są to bardzo wydajne urządzenia, zarówno jeden jak i drugi smartfon. W kwestii aparatów na papierze nic się nie zmieniło. Dostajemy te same matryce, aparat główny 12 megapikseli ze światłem 1.8 z optyczną stabilizacją obrazu, do tego jest jeszcze ultra szerokokątny aparat również 12 megapikseli ze światłem 2.2, no i trzecie oczko to teleobiektyw 8 megapikseli, światło 2.4 z trzykrotnym zoomem. Możecie teraz obejrzeć zdjęcia, które udało mi się uchwycić tymi smartfonami. Największa zmiana w nowym modelu zaszła we wnętrzu. Poprawione zostały algorytmy, które w głównej mierze pozwalają uchwycić lepsze fotki w nocy. Za dnia wypadają niemal tak samo, a po zmroku nowszy procesor w połączeniu ze sztuczną inteligencją wydobywa jeszcze trochę ze zdjęć. Aparaty do selfie mają po 32 megapiksele, no i nadają się do zdjęć na portale społecznościowe. Tak wygląda wideo nagrane na S21 FE i S20 FE. Standardowo dla Samsunga możemy przełączać się pomiędzy obiektywami na jednym i na drugim urządzeniu.
autofokus jest płynny i szybki. Teraz jeszcze się chwilę przebiegnę dla sprawdzenia stabilizacji. Oczywiście są jeszcze tryby ultra stabilizacji, ale wydaje mi się, że i tak na tym zwykłym jest ok. To, co się nie zmieniło, to także akumulator. 4500 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W oraz możliwością ładowania bezprzewodowego. Jedynie szkoda, że producent nie dorzucił ładowarki w zestawie z nowym modelem, bo jednak z S20 FE ładowarkę mieliśmy. Wyniki na baterii w S21 FE to około 6-7 godzin SOD, a poprzednik pozwalał na wyniki około godzinę krótsze, na co głównie ma wpływ procesor oraz ekran wykonany w nowszej technologii. Do pełna smartfony ładują się w lekko ponad 1,5 godziny. Mam wrażenie, że Samsung zastosował w obu modelach te same głośniki stereo. Może to nie są te z flagowych S21, ale grają przyjemnie i dodatkowo w korektorze możemy dostosować jeszcze delikatnie brzmienie pod siebie. Oba urządzenia są pozbawione wejścia jack na słuchawki. Podsumowując, śpieszcie się kupować S20 FE, dopóki jeszcze są. Ostatnio widzę je często w promocjach, a w mojej opinii w cenie poniżej 2000 zł za wersję 4G i poniżej 2500 zł za 5G ciężko jest o lepszy smartfon. S21 FE ma na papierze lepszy procesor i trochę lepszy ekran, jednak w ekranie dużych różnic nie zauważycie, a co wam z mocniejszego procesora, jak i tak podczas grania będzie ograniczany, aby się za mocno nie nagrzewał. No bo jest to dobry smartfon, dobrze wykonany, ale za 3500 zł na start ma sporo alternatyw. Przede wszystkim za około 3000 zł można kupić już flagowego S21, a niedługa premiera nowych S22 raczej tylko spowoduje kolejne obniżki cen poprzedników. Mam nadzieję, że pomogłem wam z wyborem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do zostawienia ich w sekcji komentarzy. Pozdrawiam serdecznie, no i zachęcam do zaglądania na instalki.pl. Tam znajdziecie sporo ciekawych recenzji w formie pisemnej.